Witajcie, moi widzowie, widzowie Sato, w następnym odcinku SimCity i ze mną oczywiście jest... Ohayo gozaimasu, watashiwa Sato HD. Oczywiście japoński, jak zawsze. Tak Towarzyszy. Jest. Dobra, słuchaj, czytałeś swoje tam te komentarze u siebie pod filmikiem? Może? Może jest szerokie i głębokie? Bo ja czytałem, wiesz, ja zawsze czytam i ja dzisiaj też będę... czytam, dzisiaj będę... staram się odpisywać i ci, którzy wiedzą o tym, to czytają. To się nie bulwersują, że nie czytasz. Spoko, nie chodzi mi o to, tylko wiesz co, ja przeczytałem i tak, i mam pomysł na dzisiejszy odcinek. Ale głośno, kurde, za głośno, pompuje się, ścieki się pompują. Cholera, no. Jeszcze jedną odpływ. Zmieniłam przy okazji nazwę. Miasto na Beijing. Okej. Dobrze, ja to zatrzymałam, więc... Co zatrzymałaś? Czy jesteś w swoim mieście już, tak? No ja nagrywam przecież, a ty? No ja oczywiście, że tak, no, no ale bo co zatrzymałaś? Co miałem powiedzieć? No ja nie wiem. To ty miałeś powiedzieć, skąd mam wiedzieć, co ty chcesz powiedzieć. Ano san, tak. Jakby to powiedzieć? Słuchajcie mnie, drodzy widzowie, albowiem to jest ważna dla was informacja, gdyż z powodów takich, a nie innych, z powodu tego, że chcecie grać ze mną, z Marionką, stwierdziliśmy, że stworzymy region, prawda? Tak. I oczywiście do tego pomysłu dochodzi też nasz drogi widz Czaki. Znaczy, wiesz co, nie... Większość osób się o to ubiega, przynajmniej na moim kanale, nie wiem jak u ciebie. To o tym wspomniałam. Prawda? Dużo osób ciągle zaproś mnie, także tak, zrobimy to. Stwierdziliśmy, że dlaczego nie. Warunek jest jeden, jeżeli ktoś będzie z was chciał podczas grania opuścić miasto... Bo to wiadomo, to każdemu może się znudzić, to nie jest tak, że... To należy je opuścić, a nie je zostawić. Zostawiać, tak, jeżeli ktoś tak zrobi, to po prostu ma o nas banana ordin. I to nie jest żadna groźba, czy coś, po prostu, jeżeli nie chcesz grać z nami, że tak powiem, to usuń to miasto, ponieważ że ja na przykład nie mogłem usunąć miasta kogoś, ponieważ miał przykładowo wykupione dodatkowe miasta, raczej dodatkowe budynki z miast, prawda? I na tak. Takie, i ja nie mogłem po prostu wejść do tego miasta, gdyż ja takich dodatków nie mam. Także no, jest ciężko czasami usunąć czyjeś miasto z tego właśnie powodu, że ktoś może mieć jakieś dodatkowe rzeczy i my po prostu nie jesteśmy w stanie tego usunąć, więc doszliśmy do wniosku, że po co się z tym wszystkim faktycznie bawić, skoro wy to możecie usunąć jednym kliknięciem myszki w odpowiednią opcję, prawda? Więc każdy jak gdyby odpowiedzialny za swoje miasto i jeżeli... Tak. Co jest zrozumiałe? Mogę szkołę postawić, a nie mogę przystanku postawić autobusowego? What? Bo najpierw szkoła musi być postawiona. No jest szkoła postawiona. No tak. A, bo ja zatrzymałam. Okej, okay, czas, w ogóle. Facepalm. Nie, spoko, dobra. Wiesz, co dzisiaj będziesz robiła ogólnie? Bo ja wiem, co będę robił, tylko czekam na pieniążki. No ja rozwinę dalej wydobycie. No dobra, a ja ci powiem, co ja zrobię. Ja zacznę wydobywać też ropę. Zapytasz się pewnie dlaczego, prawda? Dlaczego? Bo ta ropa niestety, ale ona nie będzie na sprzedaż. A postawimy elektrownię na ropę naftową. Słyszałem, że ona jest troszeczkę gorsza od atomowej. Ale jest najlepsza z tych, wiesz, z tych najmniej szkodliwych. Jeżeli chodzi o moją elektrownię, to... jest wiatrowa jeszcze, ale z czasem będę rzeczywiście potrzebowała to postawić. No nie, ktoś mi napisał, no wybaczcie mi, ja nie mam pamięci do ników, zwłaszcza, że czasami te niki są powyginane jak, no, po prostu za dużo liczb jest czasami. I o, kurczę, jestem... jaki dałam fejla. Kto, ty? Czy ja fejla? Ja. Co zrobiłaś? Przyznaj się! Przyznaję się, widzom, że... Właśnie nie wiedziałam, co jest grane, ale po prostu okazało się, że... Dlaczego nie mogę postawić przystanków? A okazało się, że zamiast... Że nie te przystanki! Pabum, pabam! Nie, zamiast nie? szkoły... Postawiłaś? Postawiłam bibliotekę. Bo te budynki są podobne, kurczę, no. Różnią się tylko kolorem. Chwila, moment. Ja to oszacuję. Ja muszę to zobaczyć, bo ja szczerze biblioteki ja nie pamiętam, czy ja w ogóle stawiałem.
Hehehehe. No trochę, tylko teksturka się różni. No masz rację, przyznaję ci rację, że tak jest. No widzisz. Albowiem to nie zmienia faktu, że nie czytasz. Czytam, ale po prostu intuicyjnie postawiłam. Dalej, jak tu mają elektrownię? Elektrownię na ropę dobra, to... naftową. No to szkołę walniemy gdzieś tutaj, zaraz się dowiemy co, jak. A ja ten węgiel w końcu sprzedaję? Ty sprzedajesz węgiel, czy co ty robisz? Ja coś wydobywam, węgiel wydobywam. Aha, ja mam na użycie lokalne, czyli nie sprzedaję węgla. Okej, fajnie. Fajnie wiedzieć. Kurde, szkoda, że ta ropa naftowa jest w takim miejscu. No, no troszeczkę mnie to irytuje. Że tak powiem. No, czasami tak bywa. No kurde, no bo tam miałem budynki mieszkalne i wiarał. Postawiłeś wydobycie ropy naftowej przy moim domu. Będę musiał się wyprowadzić. Ale nie weźmy faktu, że będzie miał więcej prądu, nie? Bo po co? Nie, no wiesz, już muszą się pieklić. No, to jest tak jak w Warszawie z tym metrem. To, że metro jest budowane, ale ludzie jednak nie, nie. To, co się dzieje, to jest w ogóle masakra. Powinni przestać w ogóle budować. No tak, a potem będzie fakt taki, jak kiedyś oglądałem zdjęcia. Nie wiem, czy tak jest, nie wiem, czy to jeszcze jest prawdą, ponieważ, no szczerze, nie interesuję się tym, tylko ja to widziałem zdjęcie. Zdjęcie takie, że... Kurde, no dalej kasę jest. Że już mówię, kurczę, tylko chcę postawić elektrownię. Były pokazywane różne mapy metra, prawda? Tak. Mapa metra we Francji, w Anglii, czy tam gdzieś jeszcze, mniejsza z tym. A czy chodzi o te dalej, jak się nazywają? Chodzi o stolice, no mianowicie Paryż, Londyn itp. itd. No i wszędzie te metra były tak, no powiem szczerze, takie wiesz, rozgałęzione wszystko, nie? No, a no, u nas w Polsce, są. W Warszawie, była tylko taka kreska, dosłownie, jak wiesz, z punktu A do punktu B. Rozumiesz? Rozumiem. Ha, 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 mam elektrownię na ropę naftową, a tu w takim układzie postawimy domki jednorodzinne, jeżeli się da. Dobrze, ludzie się uczą. Bo widzę, że jest popyt na domki. Damy jeszcze taką... No i przede wszystkim na razie eksportuj ten węgiel. A ty sprzedajesz go, tak? No na razie jest mi niepotrzebny. Ej, a o której zaczęliśmy nagrywać? Bo nawet nie spojrzałem na zegarek, żeby to jakoś ogarnąć. Ale ja mam stoper. Tak, a ile nagrywamy? A czy jaki długi odcinek, żeby widzowie wiedzieli? Nie wiem, zależy jak nam pójdzie, prawda? No skąd mam wiedzieć? A no właśnie. Jestem ciekaw, jak przyjmiecie moją nową serię, ponieważ, tak jak już wspominałem, chciałem nagrać Borderlandsa, właściwie to Burdellandsa. No i zrobi się z tego burdel z YouTube'em. Tak, zabronione w 55 krajach. No nie, może przesadziłem, ale w dużo było krajów do wymieniania. W tym Polska, przez co wy jako widzowie moi nie zobaczyliście tego filmiku, chociaż on na YouTubie jest. Po prostu jest zabroniony w naszym kraju i nie można go oglądać. I pytanie, dlaczego? Przecież tam nic takiego nie ma. No cóż, no zdarza się i tak, prawda? Dobra, co ja chciałem? Dobra, w dzisiejszym odcinku zajmiemy się też trochę parkami, takimi centrami sportowymi, naturalnymi, skwerami, innymi rzeczami, żeby zwiększyć tą jakość terenu, prawda? Tak. Powiem, no ja chcę budynki większe, nie takie malutkie. Nie, aktywny. Ja tu zastanawiam się, jakie to są strefy. Patrz, buduje się wszystko pięknie. Co tu ode mnie chcą? Co to jest? Ruch drogowy. A, prawie sklepowa w toku. Policja jest. A u mnie chcą już autobusy, widzisz? Jak pięknie. No to mam postawić im więzienie? Albo może nie, dołożę im jak samochód. Więzienie? Można więzienie postawić. Aha, no tak, kurde, zapominam, mówisz o policji pewnie. Tak, mówię o policji, że mieli jak dojeżdżać, to się zastanawiam. Ja mam policję, ja mam medycynę, ja mam straż pożarną, ja mam szkołę, ja mam wszystko. Dobrze, miej wszystko. Tylko dalej budujcie się, bo ja potrzebuję pieniążki. Ja potrzebuję pieniążki, ponieważ chcę zrobić ten przystanek autobusowy. Przywieźć 200 pasażerów promem w jeden dzień. Jak ja mam przywieźć 200 pasażerów promem w jeden dzień? O, most! Super!
Może nawet most. Co ty tam kminisz? Chodzi mi o rozbudowanie. Aha, rozbudowanie. Co tutaj drogi. Znowu jest? Aha, tutaj jest, ale że pewnie skład pełny oleju. Fajnie. Byśmy musieli potrzebny skład rudy. Kurde. Aha, bo my rudę już wydobywamy. Fuck! Trzy składy handlowe muszę postawić. Nie, to coś tutaj się dopiero skapną. Nie, no ja zapomniałem, co ja robiłem w poprzednim odcinku, wiesz? A najgorsze jest to, że ja nie mam... Jak mogłeś zapomnieć? Ja nie mam pieniądzorów. Ja muszę sprzedać węgiel. Eksportuj. Pieniądzore teraz przylecą do mnie. I będziemy inwestować we wszystko, co się da. Czyli będziemy sprzedawać ropę, będziemy sprzedawać rudę, węgiel, wszystko będziemy sprzedawać. Tylko po to, żeby dojść do momentu, kiedy będę mógł wybudować KG metali i zająć się przetopem metali. Ale ty pewnie jak słyszysz KG metali, to cię strzyka, nie? Szczerze powiem. Strzyka mnie, ponieważ ja nie lubię tego KG metali, chociaż wiem, że trzeba postawić, ale po prostu są takie straty, że czasami no... Ja sobie nie stanie nadgonić. Ale skąd? Jakie straty? Gdzie ty masz straty? Przecież to jest czysty zysk, proszę pani. Tak. Kwa. Ha. Dobra, ja tutaj muszę teraz zarządzanie. Kurde, nie to. Gdzie jest ta ruda? A i w ogóle, tak jak wspomniałam na początku, właśnie poprawiłam nazwę miasta, jednak stwierdziłam, że będzie lepiej tak pisane. Aha, i jeszcze trzeba wspomnieć o tym, że my na pewno zrobimy jeszcze filmik o tym, nie? Tak, informacyjny, tak. Audiolog czy coś takiego. No bo żebyście wiedzieli dokładnie, bo to teraz są na razie plany, to jeszcze nie jest wdrożone w rzeczywistość. Tak. No a jak wszystko będzie okej, no to wiadomo. I nie wiem jak to zrobimy, słuchaj, będziemy wyłaniać z konkursu jakiegoś czy z czegoś, bo to wiesz, no pełno ludzi będzie chciało z nami zagrać. No oczywiście, że zrobimy jakieś losowanie i tak, wybierzemy. Bo mało jest przecież, że tak powiem, tego dalej jak się nazywa, mało jest miejsca na to wszystko, nie? No oczywiście, że jest mało miejsca. No. No i tutaj to jest najbardziej bolesne, że cholera, chciałbym zagrać z wami wszystkimi tak naprawdę, lecz no nie jestem w stanie, prawda? No i musicie mi to wybaczyć, to nie jest moja wina. Dobra, co ja chciałem? To ja chciałem tutaj wybudować te ciężarówki. Miodzio, zarabiamy bardzo dużo. O. A ty proszę panią, ile zarabiasz? Nie chcesz wiedzieć. Nie chcę wiedzieć, ponieważ mi przychodzi dużo z eksportu, natomiast na razie mało zarabiam. A powiedzieć ci, ile ja zarabiam? Proszę panią. Dobrze, no chwal się, skoro musisz. 203 na godzinę. Dobrze, zarabiam. Pawą, pawam. Ale 203, rozumiesz? A z eksportu już ci mówię, ile to będzie. Transakcje miesięczne 59 tysięcy. A transakcje to jest właśnie to, że sprzedajesz rzeczy, nie? Jakby co, możesz sobie wejść i sprawdzić, ile zarabiasz na tych transakcjach. No oczywiście, że tak. Gdzie ja mam śmieci? Czy w ogóle ja mam postawione tutaj śmieci? Nie masz. Mam. A jak to nie? No nie masz. Nie. Niepotrzebne ci to jest, nie masz. Cicho. Okej, ja tutaj domy jeszcze postawię. Tutaj też by się przydały domki. No później będzie potrzebna spalarnia niestety z czasem. Ej, my tu śmiechu chichu, ale czy ja mam... No, jak chcę postawić tutaj... Fuck! Doktora dobrze, złotych ej, postawić. Dobrze, że przypomniałaś. Z czym? Ja nie mam śmieci. Ha! A nie, mam! To dzisiaj zrobię. Nie, nie, mam, przepraszam bardzo, mam. Po prostu się ukryło i nie zauważyłem. Ja tu od razu spalarnię damy, żeby od razu mi się spalały te śmieci, bo to już mi się gromadzą. No i piknie jest, że tak powiem. Dobrze, i teraz jak tu idą te wszystkie... Ja widzę, że potrzebne są fabryki. Bo to nas nie będzie ciągło. Potrzebne są fabryki, ale słuchaj, pożyczka jest dobra. O, ja już wiem, co najbardziej ciągnie w dół. Pożyczki. No ile ci ciągną pożyczki? Przyznaj się. No słuchaj, jak tam było, nie wiem,
4000, to teraz w tej chwili zarabiam 7000 na godzinę. Zarabiasz 7 tysiaków? No, mówię jako suma częściowa w tym budżecie miasta, patrzę, a tak to normalnie zarabiam 2200, no, w zakrągleniu. No ja zarabiam 9450, a strat mam minus 8782. No bo tak, zarabiasz na przykład 7000, minus a ile tobie na obligac... wydatki to 4900, to jak odejmiesz, to zarabiasz na czysto 2266. A ile tobie obligacje biorą? Nic. Czy nie ma żadnej pożyczki? Teraz nie mam. U mnie tysiaka ciągną pożyczki. No więc właśnie, więc to jest... To jest złe, tego nie bierzcie. Mój do trumny. To jest stale złe, zapełnione. Za mało pieniążków na ulicę. Co wy pierdzieliście? Siamochodzik damy. Siamochodzikiem. Brum brum. Brum brum, kurde. Co ty do mnie, kobieto, mówisz? Ja do ciebie nie mówię, ja mówię do widzów. O, fuck. Dam im flagę, żeby nie byli tacy samotni. Komu dajesz flagę? Szkole. Szkole? Szkole. Szkole, lole, lole. Jak okay. Się ma, to uczą. Dobra, u mnie pięknie jest. Wszyscy się cieszą, bo widzę, że jest potrzeba. Aha, komercji jeszcze jest potrzeba. Dobra, wypróbujemy to, co mi ktoś podsunął. What? Znowu? Co? Co? Jaki kataklizm? Nie, znowu się komikana mam w sieci, że znowu sale zapełnione. Ten człowiek mnie straszy po prostu, doprowadza mnie do... Kto? Ja? Ciału. Ja? Nie, ja. Co? Doradca. A doradca. A doradca to tak pewnie doradza ci bardzo mocno, co? Przyznaj się, doradza ci czy nie? No ja też doradza. A co no tak, myślałeś, tak, że tak, jestem, ja tak że jestem taka samotna kobietka, która sobie nie da rady. Tak. Myślę, że to jest prawda. Tak. Kurde, zakrztusiłem się. No zakrztusił się, widzisz? Więc uważaj, co mówisz. Tak. Słuchaj, powiedz mi, ty swój ratusz ulepszyłeś, nie? Tak. I powiedz mi, co w nim postawiłeś, żebym nie musiała postawić tego samego. Wydział transportu. Wydział transportu, dobra. Transporter. Transport. Dobrze, no to ja w takim razie... Transport. Skoro wydział transportu jest, to może ja wydział dam turystyki. Fuck. O, wydział turystyki. Ale to będzie złe. Jo. To będzie bardzo złe. Ale ludzie się cieszą. Dobrze, tu strefy muszę zwiększyć, jakiś postawić. Ale błąd. Co zrobiłeś? Nie, chciałem zrobić tunel, nie? I się okazuje, że ten tunel jest, ale samochody najpierw muszą wjechać w ziemię i dojechać parę metrów przez ziemię do tunelu. Wiesz, taki błąd. Aha. Fajnie, nie ma co jak się cieszyć, że za to robi błędy. Czy błąd to w grze był, chodzi o mnie. Pięknie. Nie wierzę. No to weź sobie zobacz. Zaraz sobie zobaczę. Okej. Nie wnikam to, czyj to był głos. Nie wiem. No ja też nie wiem. Może mojego psa. Wiesz, ostatnio się uczy gadać. Ej, turystyki w regionie dałaś. No tak. Turystyki. Dam turystykę. Turystyki! Dałam. No właśnie. Co właśnie? No właśnie. Źle ci? Nie. No więc właśnie. Więc czemu narzekasz? Ty jesteś mężczyzna i narzekasz. Albowiem nie wszystko złoto, co się świeci. Albowiem wiem, co to nie ma pomysłu, co powiedzieć.
Ja tutaj rozwijam się, proszę mnie nie przeszkadzać. Zmodernizuj drogi, żeby zwiększyć gęstość budynków, no ale nie wiem, czy jestem tutaj w stanie, no ale... No nie przeszkadzaj mi. No, się skupić nie mogę. O, nie może, przecież... Sato zawsze miałeś taką podzielną uwagę. No tak, i mam. Tylko ja chcę na górce wybudować World Trade Center. Kurde, ropa idzie, fajnie, ropa się pięknie tutaj idzie, pięknie, fajnie, ruda idzie, fajnie, 23 tysiące, rozbudujemy chyba tą rudę. Jep. Wszystko fajnie, yep. Jak nie mam kasy, tak? Jak nie mam kasy, wiesz, że zarabiam 3355, z czego mam jeszcze dwie pożyczki, nie? Trzy pożyczki. No właśnie, one najbardziej ciągną. No mówię, zarabiam 3000. 3,5 tysiąca i jeszcze 1000 mam w pożyczek, nie? No tak jak wspomniałam, ale te pożyczki niestety ciągną. Ale się czeszę. Ty też się czeszesz, nie? Nie, ja się nie czeszę. Ja się cieszę. Ale... No, ale czemu tak? Co się drzesz? Nie drę się. Drzesz się. Dron to się tak. Okej, okay, mogą i. Ha, 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 wiesz co postawiłem? Będę miał balony, albo nie. Co? Balony, naprawdę? No. Kurczę. Rozumiem, że już zrobiłeś szybką, wiesz, operację. Co? No, balony. No, okej, okay, dobra. Załapał. Będę miał się czym bawić, co? Taka cisza? Co jaka cisza? Co za cisza? Jak... What the hell? Co oni ode mnie chcą? Niedobry pracowniku, niedobry pracowniku. Se kurde kup! Fuck. Te dzieci. Takie niepojęte. Nie w tą stronę. Nie tak. Mogę tutaj tego połączyć. Bo ponieważ... Ponieważ media Mediamarkt. Oh, shit. Co się stało? Nic się nie stało. Mówże, coś się stało. A oto muchę przyjechało. Dobra, ja tu mam pełno domków. 24 tysiątki. No, o, jest, wreszcie udało się. Co się udało? Nic się nie udało. Mnóstwo problemów. Gdzie jest służba zdrowia? Fuck. Nie! Tak! Nie! Tak! UFO! Tak! UFO? Nie, UFO! Szpital niepotrzebnie drugi postawiłam zamiast go rozbudować, bo oczywiście musiałam kliknąć. Hahaha, boom headshot! No nie. O rany, sorry. Zaraz to wyburzę. O, right you! Nie! Tak! Cicho, siedź tam. Dobra, mi tutaj ruda się wydobywa, będzie dobrze. Pełno mam fabryk jak mam pełno. Chcę rozbudować. Jeszcze im karetkę postawię. A par balony, u mnie już balony latają. Mam żółwia, mam serduszko, mam jakiś zwyczajny balon. A ty co masz? Amfiteatr, co postawiam na razie. No. Ej, wiesz co, ja zarabiam 5,5 tysiąca. Fajnie, i z niego nie? Też balony latają. A to od ciebie może balony latają. Co to jest za balon? Skąd ty jesteś? Przyznaj się. Dlaczego latasz nad tym rejonem? Mam twój balon zastrzelić. Skąd ty się wyprodukowałeś? A nie, przepraszam, ja też mam balony. O fuck. Nie no, no spoko, nie, ja się nie chciałem kłócić, bo ja widzę w którą stronę balony moje lecą, także to jest niemożliwe, żeby w którą stronę leciały. Oj, oj, oj. Ktoś tu nie ogarnia? Taki nie ogar lekki. Nie? A, jak to się mówi, jeżeli ktoś oglądał film... Film? Zapomniałam nazwy. Z Johnem Tarantino? Nie. To z Johnem Bravo? O mój. Wszyscy się cieszą, wii, wii! Wii, 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 wii.
A właśnie, o. chcę się wami, z wami podzielić moją dobrą nowiną. Że Sato ma świnki. Nie, że mi się urodziły dzisiaj świnki. Jesteś tatusiem. Nie, jestem... Forrest Gump. O, że shit happens. Właśnie. Fuck the system, ej. Nie jestem niczyją niańką. Co? Zostawi. Piętknie. Bardzo piętknie. Yeah. Tu mi wszystko chodzi jak ta lalla. Szczeki się sypią. Szczeki się zaimplementowały. I pewnie mam problem z prądem, Boże, jaki ten prąd jest... Jaki te... co? Nieogarnięty co? Jest ten prąd. He? Mówię, że prąd. Skoro mam zaraz, kopalnia rudy mam, a nie mam węgla, ale mam... Mam co jeszcze? Nie, kopalnia tylko rudy mam. Kurczę. No proszę panią, pani nie wie, co pani ma. Nie, to jest kopalnia rudy. Ja myślałam, że... kopalnia rudy? Oj, chyba Marionka coś źle rozbudowała. A nie, dobrze rozbudowałam, łów. Czyżby to była norma? Czy nie? Ej, ja mam 53 tysiące i ja nie wiedziałem o tym i stawiam wreszcie autobusy. Boom, headshot. Ale czy mam węgiel? Bo bym na węgiel coś postawiła, to nie... bo na ropę. No ja mam wągiel. Jest ropa. Ja mam wągiel. Przecież postawiłam, Boże. Ja się cieszę, ja mam ropę postawioną. Ja mam wągiel. Nie, ja nie nadążam nad swoim myśleniem. I węgiel też jest. Zważaj na słowa, ponieważ wszystko może być użyte przeciwko tobie. Czy się bawisz policjanta? Co, chcesz mnie zaresztować? Nie. A masz jakiś seksy z puszorkim? Ja się nie będę bawił w policjanta, bo od tego są inni. Okej. Okay. No dobrze, widzę, że Sasa to się nie poddaje mojej prowokacji słownej, widzę. Tak. Ale nie na długo. Tak. Ja autobusy stawiam, a ty masz autobusy? Ja... Fuck, nie mam kasy. Zatrzymuję czas. Nie zatrzymuj tego czasu, oszuście. Ale zatrzymuję. Oszust. Nie oszust. Tylko po prostu nie chcę, żeby mi szybko płynęło. I ja zrobię. Nie chcę, żeby mi szybko płynęło. Nawet nie wiem, jak to fajnie zabrzmiało. Pa bum, pa bam. Super. Cieszę się. Że słyszysz mnie tak samo. Jak widzowie. Spoko, ja tutaj rozstawiam autobus teraz. O, dobra, tak. Jupi. I już, kręcimy. Rolling, rolling, rolling. Rolling. Rolling, rolling. 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 A parwy nie się sprzeczała. O Boże. No będzie się sprzeczała, kurde. Ja się sprzeczać? Gdzie? Gdzie się sprzeczać? Jak tutaj stoimy? Dobra, z eksportem. Ale mam kasy. W sumie jeszcze może... To ile masz tego siana tam? Powiedz mi, przyznaj się szczerze. 2200. Ale na plus tymczasowe zarobki z rudy mam 6000 i z oleju surowego 15000. No, 16 prawie. To ja ci powiem tak, że ja w obecnym czasie... Ile masz transakcji miesięcznej? Miesięcznej 10 tysięcy, a suma częściowa minus 8 tysięcy z tego. Jak? Nie. Ja mówię o transakcji miesięcznej, masz z boku. Obok obligacji. Aha, pod spodem. Tak. 96 453 dolce. To ja masz 65 tysięcy. No jestem dumny z tego. A ty masz ile? Nie powiem, tajemnica firmowa. Słyszałam. Co mogłaś słyszeć? 80 coś tam tysięcy, że masz. Co ty możesz wiedzieć o zabijaniu? Ależ ja wiem. Znowu szkoła. No tak, nie mają personelu, bo... Ale transport jest. Zaraz. Ja sobie zrobiłem bibliotekę publiczną. Zaraz. Gdzieś tutaj dam transport. Halo? Gdzieś tu damy. Transporter. Ale to można byłoby rozbudować. Kurczę, ale ciężko jest to rozbudować. Kurde, ja muszę tutaj coś fajnego jeszcze wykminić. O rany. No może wodę tu zgwitowała. Dałby. To jest fajne, nie. Czyli wodę damy tu? To.
damy wodę, a to zburzymy. To wtedy ich nie obciąży i postawimy. Uwaga, uwaga! Bo mucha jedzie na rowerze. Co jedzie? Mucha! Jaka mucha? Ja pierniczę, co ty do mnie mówisz? On nie wie, co mówię. Tak. 50 tysięcy, jak to... What the hell? Co to jest takie wielkie, mnie tu cię wybuduje? No zobaczysz moi ludzi jadący do ciebie. Czemu? Jeżeli jesteśmy połączeni oczywiście drogami, bo nie pamiętam. Ale czemu? Bo postawiłam terminal autobusowy. Ale który? Bo to jest różnica. Terminal autobusowy za 4500. Bo jest jeszcze terminal piętrusów. No i tylko ten piętrusów, z tego co wiem, co mi widzę, będzie i tylko ten piętrusów jeździ do innych tych... Miast, no właśnie, a mi jest potrzebne, ale mi potrzebne są inni pracownicy, żeby przyjeżdżali. No to będziesz musiała postawić ten lepszy terminal, ten większy. No postawiłam. Tak? No i właśnie o nim mówię, że potrzebuję właśnie pracowników z innych miast, ponieważ szkoła nie ma. Ach tak. Ach tak. Co to lśniło? Co mówię? Ja będę musiał zrobić kolej. Tak. Będzie kolej. Co się śmiejesz? A masz monopol na śmianie? Co? Masz monopol na śmianie? No. Nie. Tak. Może przyznajmy się jak 5-letnie dziecko akcentujące. Po prostu... Dzisiaj mam dobry humor. Ja też mam dzisiaj dobry humor. Pomimo tego, że komórkę zgubiłem. Ostatnio. Bo tak, jesteś wolnym człowiekiem teraz. Tak, Sato zgubił komórkę. Wii, fajnie, nie? Dobra, każdy kto znajdzie ma ode mnie, kurczę... Będzie... Kto znalazł komórkę i mi odda, to będzie... grał ze mną w SimCity cały czas. Tak. No, moim cały solo. Czas, cały czas, tak? No. Nie no, żart oczywiście. Nie, ale poważnie zgubiłem komórkę i nie było to fajne przeżycie. Szkolnictwo muszę teraz rozbudować. Ej, twoje autobusy jeżdżą u mnie. No widzisz. Czyli zrobiłaś terminal piętrusów? Zrobiłam. Wynocha. Nie kradnij mi widzów. Widzów, tych. ludzi, co mieszkają u mnie. Udało się. Sato się boi. Czego? Że zabiorę ci widzów. Oj tam. A właśnie. Nie, no bez przesady. Wiem o tym, że to nie to są żarty, ale słuchajcie moi drodzy. Napiszcie mi w komentarzu, co sądzicie o tym, żeby u mnie na moim kanale zaistniała seria o tytule i ona będzie wypuszczona w piątki o tytule Let's Play Mafia 2. A właśnie u mnie się pojawiła seria z gry Remember Me. I jeżeli ktoś lubi pamięć absolutną, na przykład albo Matrixa, albo grę właśnie Assassin's Creed, czy Raport Mniejszości, no to zapraszam do oglądania. Tak. No i tyle reklamy. No i reklamy zakończmy, nie? To przyznaj się, a mogę ci się zapytać coś? Mogę. Ilu masz mieszkańców? A właśnie, mieszkańców mam 7 tysięcy. Powiedz mi jedną rzecz, Sato, ponieważ jesteś taki mądry, ale taki ogarnięty. Ja się boję już. Jak ona tak zaczyna, to czym to jest się różni dobre. Zajezdnia autobusowa od terminalu piętrusów? W sensie, że skoro... Bo zajezdnie autobusowe to piszą, że pomóż Simom poruszają się po mieście, autobusy wahadłowe zatrzymują się tutaj po niezamożnej, średnio zamożnych Simów, ale... Za to terminal piętrusów piszą, że autobusy zapewniają urocze piętrusy wożące niezamożnych i średnio zamożnych Simów po mieście. Więc jak gdyby to samo. To nie wiem, o co nie, chodzi. Nie. To jest to samo. Nie. Tylko cena jest inna. Nie. Tak. Proszę panią, niech pani czyta ze zrozumieniem. Bo tam jest Anglia, to ja wiem. Zajezdnia autobusów wahadłowych. Pojemność przystanku autobusowego 40 simów. Terminal autobusowy. Pojemność przystanku autobusowego 80 simów. Czyli po prostu masz większy autobus. Terminalu? 100 simów.
80 u mnie jest napisane. Mówię o przy piętrusach pisze mi, że jest 80 Steamu, bo ja nie mam postawionego, ja mam ten wahadłowych ustawione, nie? A widzisz, a ja mam pisane, że 100. Ja mam 80. No i dodatkowo ludzie mogą tu przyjechać samochodem do tego terminalu, zostawić samochód i wsiąść do tego, nie? Do autobusu. A wahadłowych tego nie mogą zrobić. No chyba, że im się dobuduje parking i parku i jedź. Tak, a tutaj... No, a tutaj tego nie ma już, nie? Dobra, no to postawimy. Jeb. Jak kamera mi im dosłownie szaleje. Za to upiłeś mi kamerę? Co? Co jej dałeś kamerze, że tak mi szaleje? Po prostu jest zauroczona mną i nie może się powstrzymać. No właśnie ucieka do ciebie, no wiesz co? No mówię. Jak ty mogłeś ją tak... A normalnie, proszę panią, pani mnie jeszcze nie zna. Moje techniki są niezastąpione. Co, kasy nie mam? Fuck. Dobra, 3-4, ryzyk fizyk stajam. Bum! Kurde, kasy nie mam. Ale będzie się dziać, będzie się dziać, będzie się dziać. Kurde, znowu z wodą jest słabo. Fuck. Dobrze, znowu coś się dzieje, znowu jest problem. A ja, wiecie co, w dzisiejszym odcinku to ja mam problemy z mieszkańcami, bo nie chcą do mnie przychodzić. No widzisz, że ci zebrałam. Nie, no tak jak miałem 12 tysięcy, tak mam. I teraz muszę dowiedzieć się, jak sprawy stoją. A może dlatego, że nic nie idzie w górę, muszę coś zrobić, żeby wszystko zaczęło iść w górę. O co im chodzi? O ten tramwaj, co nie chodzi. A, strefy mieszkaniowe. No teraz po publicznie to doprowadziłam, no zaraz, halo, no przecież mam doprowadzony. Proszę panią, ile pani ma na kolejce tych pasażerów? Bo do mnie przyjeżdża 1204 ludzi dziennie. Kurczę, ten terminal nie chce pracować. Przykro mi. Czemu nie chce pracować? Przyznawać się. Nie. Nie przyznawać, lepiej się nie przyznawać. Nie, przyznałam Skype. Okej, okay. Kurde, wiesz co, ja już nie mam miejsca na domy mieszkalne. Jestem zły na to. No postawiłam przy drodze gęstej. Fuck. Gdzieś mamy rumowisko, tylko gdzie? Tutaj. Dobrze, czy ja w ogóle mam tutaj kolej? Słucham? Mam kolej. Ej, słuchaj, jak ci będzie, będziesz miał apkę do góry, jeżeli chodzi o ratusz, to będziesz musiał coś fajnego postawić. Albo ja, zobaczymy, kto pierwszy do tego dojdzie. No zobaczymy. Nie, bo teraz właśnie walczę w tej chwili z kolejami. Bo ja mam problem ze ściekami i mam problem z wodą, ale to byśmy musieli postawić te lepsze, a te lepsze potrzebne jest służba użyteczności publicznej. Użyteczności, dobrze przeczytałem, publicznie w regionie, nie? Tak. No i bez tego tego nie budujemy. Where is a park? Where's park? Park. I why? Because. No wiem, śmieję się tylko przecież. Dobrze. Czas podwyższyć wszędzie o 1% podatki. Oż ty, niedobra. Jak tak, możesz? Tak, niedobra. Jestem niedobra. Co się niedobra. Dzieje? Żeby postawić jeden szybnotowy jest fajny. Mam to rozbudować? Fajny. Dobra, proszę bardzo. Miejcie, cieszcie się ludzie. Lol. Dog in the fog? Tylko teraz tak, problem... Pięknie, ale się cieszę, pięknie. Dostawy globalne. Kurde, te fabryki mnie denerwują, wiesz? Nie wiem, jak to tak? Ciebie. Czyli bardzo mocno zaniżają jakość terenu. Bezdomni, mam bezdomnych czy nie mam? Nie mam bezdomnych. No fajnie, cieszę się. Okej, okay, dobra. Pasażer, bo musimy coś postawić. Dobrze, to my postawimy, to będzie więcej zwiedzać ludzi. Cholera, ja się... Fuck. Kurczę, zgasi mi światło w górze.
A ja błąd jakiś popełniłem. Aha, dobra, już wiem co. Co jest dobra. Może dobra. by postawić kasyno. Nie stawię, bo zbankrutujesz. Dlaczego? I jak ma się postawiane te rzeczy? Nie, po prostu muszę coś na coś kulturalnego. Mogę. Na zdrowie! Jebieb. Nie, dziękuję. Co chciałem powiedzieć? Ile nagrywamy? Chciałem się zapytać, znaczy się. Tak mniej więcej w plusie minusie 32 minuty. To powoli chyba, nie? No, powoli będę idziemy kończyć. Tak, ale bardzo, wiesz, powoli, tak. Slow motion drip. Slow motion. Okej. Okay. No z czego się śmiejesz? Było się śmiać? Nie, on pracuje, ten terminal, super, nie, on pracuje. On pracuje, więc gdzieś to jakby się kasyną postawił w jakimś fajnym, zaczepistym miejscu, może tu. Graj na Peaceful. Tak, po co mi Peaceful? Ja chcę jakąś kulturę. Nie będziesz miał potworu z Minecrafta. Składy handlowe zamknięte. Twórz strefy mieszkalne. A ja chcę tą kolej postawić. O jest dobra, postawię tą kolej. A ja wybudowałem kolejną kopalnię węgla. Gdzie jest boom headshot. Pożyczka? Nie bierz pożyczki. Biorę. To jest złe. Pożyczka zawsze jest zła, ale jest dobra na rozwój. No to wezmę też sobie. No, nie ma sprawy, mnie stać. Stać mi na to. Tak samo w tej reklamie Mercedesa widziałaś? Tak. Co facet ogląda sobie przez okno, jak przyklejają billboard z nowym Mercedesem i nagle diabeł się pojawia? Widziałaś to czy nie? Nie. No to stoi sobie, siedzi w kawiarence facet, nie? Ogląda za oknem, jak billboard przyklejają z nowym Mercedesem. No i pojawia się przed nim facet przy stoliku i mówi: to wszystko możesz mieć, jeżeli tylko podpiszesz. A i od razu, wiesz, taki jakby myśli sobie i w tych myślach jedzie samochodem, coś tam, wiesz, dziewczynki, inne rzeczy, inne sprawy, na każde bankiety jest zapraszany. Po czym przykleili cenę, nie? On spojrzał na tą cenę, spojrzał się na diabła i powiedział: nie, dzięki, stać mnie. I diabeł zniknął. To było genialne. Fajne, dobra. Fajna zrobiona reklama, naprawdę. Bardzo mi się podobała. A tutaj byśmy zrobili na beczki. A tutaj ja postawię sobie elektrownię atomową. Byśmy zrobili tak. Albo i nie. Co? Jest olej. Tu byłoby do użytku lokalnego, tak skasa się. Tutaj kurde, jest popyt na fabryki, popyt na ludzi. Trzeba będzie kurczę kolejne miasto otwierać, bo ja tutaj mam bezrobotnych. No ja musiałam trochę spoko kasy podwyższyć, żeby mogę się rozwijać. Wow, ale ludzi tutaj sunie! What the hell? Spójrz na moje miasto, jakie budynki się rosną. Jak tutaj super i teraz zaraz kasyno gdzieś walne, albo nie kasyno, albo walne. Ale wiesz, jakie wieżowce mi się budują? Bo ty masz wszystko małe z tego, co ja tam widzę. Tak, mam małe, ponieważ na razie takie strefy są bardziej, wiesz, żeby pracowali w większości. Tak. A ja muszę jeszcze chwilę poczekać, bo ja chcę. Potrzeba pracowników, no wszędzie potrzeba pracowników, ale pracownicy się nie rozrastają. No nie chcą mieszkać w blokach, bo i po co? Fuck the system. Okej, okay, coś jeszcze zostało tutaj. O, tutaj, tak. Gdzieś jeszcze. Come on. Check it up. Jeszcze tutaj, tak. Oczyszczamy teren. Słucham? Oczyszczamy, mówię, teren z łamowiska. No cieszę się. Bardzo się cieszę. A ciesz się. Moje miasto jest the best. Moje tak. Miasto nocą. Nie nuć, bo będziesz miała prawa autorskie i cię zniszczą na YouTubie. Ale nie ma podkładu. Mogę cytować. Cytować, ale śpiewałaś, a to już jest różnica. Aha, zwiększ... Ojej, znowu weszłam. Dobra, muszę zwiększyć wartość gruntu. Niestety, w pewnych partiach miasta. A ja się pobawię teraz. Pobaw się.
A pobaw się. Jak ty to zobaczysz, to padniesz. W co ja się wbombałem? Ale by coś fajnego można byłoby kupić, czy może, czy nie można? Te 4000 kosztuje? Nie można! Można. Ja mówię, że tak jest i tak ma być. Yeah! Pięknie! Co ty tam wyprawiasz? U mnie będą jeździć elektryczne samochody. Tak, macie tutaj reklamę. Zapłacili mi za to, żebym wam pokazywał logo Nissana i te samochody. No to już wiemy, gdzie się sprzedałeś. Tak. Proszę bardzo. Tylko tereny muszę zwiększyć. No, ale wiesz, że ja mam wieżowce. Dobrze, mi wieżowce, ja muszę po prostu zwiększyć te tereny, żeby mieć tam wieżowce. Zwiększyć tereny, tak? Tak, zamożność. Zamożność. Why not? Because. Because why? Because that's why. That's lol, lots, lol. Lol, kurde no. Nie postawiłem. Co tam? No bo co ja tam knacisz już? No bo ja tu przystanków nie postawiłem szkolnych. A widzisz. Fajnie, nie? Przed tym jak szybem naftowym postawiłem przystanek autobusowy dla dzieci. No. Super, cieszmy tak, się, ja, radujmy. Fajny jestem. Jest, ulepsz. Dobrze. Okej, jakoś sobie to sobie daję radę z tym, że no problem. Problem znowu z wodą. Z czymżeż masz problem? Ty widzę, że z wodą. Ostatnio same problemy masz. To niedobrze, kobieto, niedobrze. Jest, strasznie wysycha ta woda. A wysycha woda. A to źle. No źle. Ła. Ja prawie na rezerwach jadę. Z czym? Z wodą. Nie to, muszę spłacić. No czemu nie mogę spłacić? Fuck, to miałem aplikację wsiąść. Niestety. A może stety? Pabum, pabam. Co tu jest? Wartość tego... Kurczę! Co jest z tymi gruntami? Ha, 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 ha. Udało Dobrze. Mi się. Udało mi się, Dobrze, jestem zrobimy dobry. Inaczej. Nie tu, gdzieś tu było. Kultura. O, ja. Dlaczego to takie koszty, koszmarne pieniądze? Dlaczego? No, a mi nie chce, kurde, się zatrudnić ludzi. Nie ma ludzi. Ludzie. Nie ma ludzi, nie ma pracy. Znaczy, praca jest, nie, ale ludzi nie ma. Gdyby tak w Polsce było, nie? Czy nic, teraz to ja muszę odmówić. Ludzi nie ma, ale pracy jest od cholery. Fajnie by było. Nie będziemy się zadłużać, to nie ma sensu, więc na parki postawimy. No dalej, kurde, dalej. Czemu mnie się to nie chce się tagować? I teraz tak? No co to jest za shit happens? Idziemy burzyć? Nie burz, tak. Nie burz nic. Nie pozwala na burzę. Cicho siedź. Ja! Yeah. Mam Parcik. Fajny most. Mam fajny most łukowy. Zazdrościsz? Ej, słuchaj, a tak na poważnie chyba będziemy kończyć, nie? Tak. Ile to wyszło? Nie, nie chcę wiedzieć. 10 groszy. Nie, dobrze, zaraz, zaraz. Nie chcę wiedzieć, bo to będzie koło 40, jak nie 50. A może i nawet godzina? Już ci mówię. Aż 41 minut około, plus minus, no. No spoko, dobra. No to co? No to żegnamy się, nie?
Tak, żegnamy Bo się dzisiaj i mi mam niestety zależy kryzys na ze czanie. śmieciokami. A ja mam kryzys z oczyszczalnią ścieków. I w następnym odcinku wstawiam już kolejne miasto. Nie. Tak. Nie pozwalam. Ale ja sobie pozwalam. Ale ja sobie pozwalam. Lol. Okej, dobra, nie, no ja też będę musiał coś ogarnąć, bo tu faktycznie jest ciężko i ja nawet chyba wiem, gdzie to ogarnę sobie. Tutaj będę miał od razu miasto z boku, żeby wybudować tylko i wyłącznie miasto, w którym ludzie będą żyć w dostatku i spełnieniu swoich marzeń. Spalarnię muszę dać. Dobra, ty nie spalarnię, tylko żegnaj się, bo zaczynałaś. No, ja się żegnam. I zaraz tutaj gdzieś przemysłowy stref dam, tak. O, już, super. Ej, no boli to, że u mnie pracowników nie ma. I oczyszczania mi nie działa. Chwilowa już. Albo może sobie zrobimy myk na godzinę. No. Mamusiu, jeszcze sekunda sam i... zrobiłem. Ojej, mamusiu, nie chcę spłynąć. Taki tekst miałem. No tak. Ale mi się budują domy, o kurczę. No, dali, proszę panią, bo tu mi się cieka. Dobrze, to kończymy w takim razie. Ja już tutaj doprowadziłam do lekkiego porządku. Tutaj się wszystko przemienia, tutaj się wszystko buduje, rozbudowuje i to wszystko będzie cacy i za chwilę damy jakimś im zapierniczeć całą. No chociaż tutaj zrobiłam przystanki, żeby dojeżdżali pracownicy. No, ale jak widać, ciężko im się żyje. No pewnie, u ciebie zawsze się ciężko żyło, nie? Wow. U ciebie też. Wow, jaki Empire State Building mi się buduje. No to przyjdź do mnie zobaczyć. O, właśnie, dobrze, dobrze. Ja tylko chwilę popatrzę na swój... A warto do ciebie iść? No, warto iść. Warto iść? Idź. Okej, dobra. O, problem, potrzebujesz co działa? Wody. No, potrzebuję trochę wody, ale w następnym odcinku wybuduję tą lepszą przy pompowni wody, nie? No ja też. Jak tylko postawimy utylizację ministerstwo czegoś tam. No ja już to postawiłem. O, to fajnie. No przecież mówiłem, że postawię. Okej, okay, no u mnie się tak samo buduje. Bo miałem problemy ze ściekami i dlatego chciałem zainwestować w tą lepszą oczyszczalnię, nie? Kurczę, nie bardzo rozumiem, dlaczego transport... Parki masz na dobrym poziomie, w sensie wydatków. A ja to rozwijam. No kurczę, no ja nie wiem, czy moja taktyka, że rozwijam bardziej miasta, powoduje zaburzenia finansowe. Ponieważ to jest normalne u kobiet, za dużo chcą naraz. Też jak pójdą do sklepu, to by chciały cały sklep naraz wykupić, co nie służy budżetowi temu. Domowemu, aha, nie? Aha. A wiesz co, gdyby nie ty. Ty ładnie rozbudowałeś i może dużo zarabiasz, ale brak ci pracowników przez to. Ha, ha, ha. Tak, brak mi pracowników, wiem o tym, dlatego następne i miasto. Brak ci wody. No woda to tam jest pikuś, wiesz? Naprawdę pikuś. No kurczę. Czyli po prostu jedna rzecz. Kobieta oddaje wszystko od siebie. Raczej zabiera guzik wszystko z tego, co ma. A gdybyście wy. Jako wy mężczyźni, to gdyby nie my, kobiety, to byście głodowali. Bo nie miałby kto wam zrobić jeść, bo nie, żebyście byli tacy oszczędni we wszystkim. Ja we wszystkim jestem oszczędny. Tak. A więc, gdzie ty tą szkołę postawiłeś? Co to jest? Biblioteka? A czemu na pustkowi postawiłeś bibliotekę? O kurde. Nie, ja to muszę zmienić, bo mi się wtedy postawiło błędnie. Błędnie. Okej, okay, dobra. Słuchaj, no to co, kończymy, nie? No jasne, że kończymy. No to dawaj. Dawaj. W takim razie, drodzy widzowie, kończymy ten odcinek i zobaczymy, czy moje miasto i drugie będzie się rozwijało, a pierwsze dotrwa do końca i nie skończy bardzo szybko na dnie. Ja się z wami żegnam przy mikrofonie Marionka i za to... Tak, też się żegnam, chyba. Ale sam się zobaczymy wiem, jeszcze, to. Zobaczymy się jeszcze, tak myślę, w następnych odcinkach, prawda? No chyba tak, no jeżeli Sato się nie obrazi, no to będziemy się o, widzieć. O co? No to co, siema na rapa, cześć. Pa, hej!